Jeszcze jestem na etapie nadrabiania zaległości i oglądania nowych odcinków, więc proszę o wyrozumiałość. Zapewne najwięksi fani widzieli ten filmik na Insta. Policjantek i policjantów zatytułowany Emilka i Jacek. Czy to przyjaźń? Czy może będzie z tego coś więcej? Tak patrząc na tę scenę, której nie mogę tutaj dodać, bo nie chcę dostać strajka. Link będzie w opisie. Widać, iż mają się ku sobie. Jacek nie wie co powiedzieć, chociaż zawsze był wyszczekany za dwóch. Później dziękują sobie, jakby nie wiadomo co przeżyli na tej herbacie z cytryną. Generalnie Jacek zachowuje się tam jak zakochany nastolatek, który nie wie co ma powiedzieć, by nie wyjść przed ukochaną na głupka. O nim zawsze akurat miałem bardzo dobre zdanie. Wydawał się na takiego męża stanu, chociaż może być to głupie określenie. A tutaj wychodzi, iż cicha woda brzegi rwie i to tak dosłownie. Mi się wydaje, a wręcz jestem przekonany, że to coś więcej. I Jacek zdradzi Alę z Emilką, a Emilka Jacka z Krzyśkiem. Jak dla mnie to trochę dziwne, by niszczyć w taki sposób Jacka. Jeśli jest pomysł na to, by był w związku z Emilką, a nie tylko jakiś krótki romans, to mogli rozegrać to inaczej, a nie w taki sposób. Tak wyjdzie na Gnidę, który zdradza żonę. Z tego co już obejrzałem, to zawsze był mega ogarniętą postacią, bez krzywych akcji. Wydawało mi się, iż tam każdego po kolei mogą niszczyć, szczególnie Natalię. Temat na osobny odcinek, ale nie go. No niestety my na to wpływu nie mamy co tam się dzieje. Es lo que hay. Czyli po hiszpańsku, jest tak jak jest i jakoś musimy przeżyć ten fakt, chociaż wiadomo, że niektórzy przez te kolejne zawirowanie mogą przestać oglądać ten serial, który momentami wygląda jak 19+, czy moda na sukces. Według mnie Emilka bardziej pasowałaby do Marka niż do Jacy, a twoim zdaniem Jacek i Emi pasują do siebie, a jeśli nie, to do kogo pasuje?